Dziękuję za przybycie. Dzisiejszy briefing prasowy będzie takim podsumowaniem tego, co wydarzyło się w okresie międzyświątecznym, ale też świątecznym. No wszyscy cieszyliśmy się z nadchodzących świąt wielkanocnych. Wszyscy razem przy wielkanocnym stole spotykaliśmy się z rodzinami, ze znajomymi. I te święta były wyjątkowe, ponieważ podstawowymi tematami dyskusji podczas spotkań przy wielkanocnym stole były kluczowe dla życia i funkcjonowania Polek i Polaków tematy. Oczywiście nie dało się uciec od tematu podstawowego, jakim jest wojna na Ukrainie. Coś, co jest tak naprawdę blisko nas, ale też blisko naszemu sercu i naszych myśli, ponieważ tak jak Państwo wiecie, ponad 2,5 miliona osób pochodzenia ukraińskiego przekroczyło granicę polsko-ukraińską, jest w naszych domach, jest w naszych miastach i niejedna polska rodzina świętowała troszeczkę inaczej te święta, ponieważ razem z braćmi, siostrami, Ukraińcami. Oprócz tego oczywiście niesamowicie ważną dyskusją, jaką przeprowadziliście i Państwo, Wy i Wasi znajomi, nasze rodziny, było to, co dotyka nas codziennie. Czyli to, z czym musimy my się borykać w bieżącym życiu codziennym, obok tego szaleństwa, które odbywa się na Ukrainie. Sen z powiek spędza nam galopująca drożyzna, wielka inflacja, po raz pierwszy od 21 lat tak wysoka, sytuacja związana z obsługą i możliwością spłat rat kredytów mieszkaniowych dla setek tysięcy Polaków, ale też dla wielu grudziądzan i mieszkańców powiatu grudziąckiego, szczególnie gminy Grudziądz. Jestem przekonany, bo również uczestniczyłem w takich dyskusjach. Jest temat projektowanej trasy S5, która ma przebiegać przez powiat grudziądzki, przez gminę Grudziądz. Także, Szanowni Państwo, pozwólcie, że rozpocznę od tego drugiego tematu. Bardzo żywo zainteresowani mieszkańcy gminy Grudziądz, mieszkańcy powiatu grudziąckiego, ale również mieszkańcy Grudziądza zadają sobie pytanie, jak faktycznie będzie wyglądała trasa przebiegu trasy S5. Na ile ona wpłynie na geografię naszego terenu, na ile wpłynie na polepszenie, a na ile na uwstecznienie funkcjonowania gminy miasta Grudziądz. Czy są korzyści, czy są jakieś straty? I tutaj, Szanowni Państwo, kluczową moją rolą było to, żeby wsłuchać się w opinię mieszkańców, w opinię mieszkańców gminy Grudziądz, poszczególnych sołectw, żeby w możliwie jak najszybszym terminie i jak najszybszym czasie zaapelować do władz krajowych, żeby podjąć jak najszybsze, jak najpilniejsze i merytoryczne konsultacje społeczne celem prawidłowego wybrania ostatecznego korytarza, ostatecznego wariantu lokalizacji trasy S5 w okolicach Grudziądza. Szanowni Państwo, zarówno przed świętami, jak i zaraz po świętach odbyłem szereg spotkań, gdzie przedstawiłem swoje stanowisko na temat tego, jak moim zdaniem, wsłuchując się oczywiście w głos mieszkańców gminy Grudziądz, powinna wyglądać lokalizacja trasy S5. Jesteśmy w bardzo ważnym dla nas terminie, ponieważ do dnia 22 kwietnia powinny wpłynąć do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informacje od samorządów, czy mają jakiekolwiek uwagi do projektowanej wersji korytarzy, a co za tym idzie również wariantów usytuowania nowej S5. I tutaj, Szanowni Państwo, mamy taką sytuację, że oczywiście plany GDKiA zmieniały się. Były warianty północne, były warianty południowe. Warianty północne, które były w korytarzach zaproponowanych przez Generalną Dyrekcję, zostały usunięte. One były ważne dla mieszkańców Grudziądza, ponieważ planowały jakby lokalizację projektowanej trasy S5 na północy, w północnej części naszego miasta. Dodatkowo umożliwiłyby budowę mostu północnego, jakże ważnego, Szanowni Państwo, dla wszystkich Grudziądzan, ale dla mieszkańców powiatu grudziąckiego ze względu na dodatkowy obiekt mostowy, który nawet teraz Państwo widzicie w momencie jakby fluktuacji, migracji mieszkańców byłby ważny. Mamy jeden most kolejowy w Grudziądzu, most na rzece Wiśle. Jest on własnością PKP. Jak Państwo wiecie, jakby mobilność na tym moście jest wyraźnie ograniczona. Dlatego też od wielu, wielu lat sygnalizowaliśmy o konieczności budowy kolejnego mostu. Z różnych względów, najprawdopodobniej ze względów finansowych, koncepcja budowy mostu, ale również koncepcja północnego korytarza, północnego wariantu upadła. W tej chwili, moi drodzy, mamy w grze dwa warianty i trzy korytarze. I tutaj te lokalizacje wzbudzają szereg wątpliwości mieszkańców gminy, ale także włodarzy gminy, ponieważ nie będzie nigdy pełnej zgody co do ostatecznej lokalizacji.
ponieważ są gminy zlokalizowane na północ od Grudziądza, czyli gmina Rogóźno, czy też Łasin, które będą pozbawione tego dostępu wprost do projektowanej, ale już niestety nieobecnej ścieżki, czyli tego wariantu północnego. Natomiast projektowane zaproponowane warianty oraz korytarze budzą bardzo dużo złych emocji, negatywnych emocji, popartych oczywiście faktami. Skoncentrujmy się na trzech, które tutaj mamy. Wariant zielony. Wariant zielony najmniej korzystny, moi drodzy, dla mieszkańców gminy Grudziądz, południowej części gminy Grudziądz, ponieważ będzie on obarczony likwidacją ponad 100 budynków mieszkalnych, ponad 100 rodzin będzie musiało przekreślić cały dobytek swojego życia, będzie musiało się stamtąd wyprowadzić, wjadą buldożery i ponad 100 rodzin straci swoje dobytki. Także to jest ten podstawowy wariant, który nadal moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie jest w grze, powinien i przeze mnie został oprotestowany w interpelacji, którą wystosowałem wczoraj do pana ministra infrastruktury, pana Adamczyka. Za mną stoją również ludzie, którzy w sposób wyraźny, jednoznaczny mówią nie dla budowy korytarza zielonego, nie dla budowy wariantu zielonego. Kolejnymi dwoma wariantami, które są rozpatrywane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, są wariant różowy oraz doszedł nowy wariant czerwony. I tutaj znowu mamy problemy. Znowu wchodzimy w zabudowy, znowu wchodzimy potencjalnie z buldożerami, żeby likwidować dorobek całego życia. W przypadku wariantu fioletowego, czyli różowego, wchodzimy jeszcze w obszar jakże ważny, w obszar Natury 2000, który może spowodować nieodwracalne ubytki w obszarach chronionych pod kątem środowiskowym. Mając na uwadze to, co aktualnie GDKiA zaproponowała mieszkańcom gminy Grudziądz oraz innym mieszkańcom poszczególnych gmin, Radzyń Chełmiński, Świecie nad Osą, pozostaje do dyspozycji wariant czerwony, najmniej ingerujący w otoczenie, najmniej ingerujący w środowisko, niosący najmniejsze koszty społeczne. Dlatego, szanowni państwo, ja apeluję do wszystkich państwa, ja apeluję do wszystkich, żebyśmy jasno sprecyzowali swoje stanowisko. Wiem, że dzisiaj odbywa się chyba 7 spotkanie samorządowców powiatu grudziąckiego oraz samorządowców gminy Dragacz i Warlubie, gdzie ma być podjęta ostateczna decyzja co do tego, żeby mówić jednym głosem. I wydaje mi się, że wszyscy samorządowcy, ja będę za tym optował, jakby powiedzieli wyraźne nie wariantowi zielonemu i wyraźne nie wariantowi różowemu. W grze powinien pozostać wyłącznie wariant czerwony. I tu też jeszcze apeluję, szanowni państwo, to się musi odbyć w formie szerokich konsultacji społecznych. Chciałbym, żebyście państwo wiedzieli, że horyzont czasowy do wybudowania trasy S5 to jest 2032 rok. Także jeżeli nawet utrzymany zostanie ten termin, w co osobiście nie wierzę, bo to jest bardzo duży zakres inwestycyjny, bardzo duży zakres środowiskowy, jeżeli nawet będą opóźnienia kilkumiesięczne spowodowane bardzo merytoryczną dyskusją, szerokimi konsultacjami społecznymi, wsłuchaniem się w głosy specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, ale również artefaktów historycznych, powinniśmy wziąć to wszystko pod uwagę i niech pozostanie w grze ten wariant czerwony. A co z wariantem północnym? Czy uważa pan, że miasto przespało ten moment, że w tej chwili tego wariantu się w ogóle nie bierze pod uwagę? To nie jest kwestia przespania przez miasto. Miasto cały czas optowało za wariantem północnym ze względu na lokalizację mostu na rzece Wiśle. Jednak moim zdaniem, i państwo również musicie z tym zgodzić, że przeważył wariant ekonomiczny, który by spowodował jakby podrożenie tej całej inwestycji o ponad 2 miliardy złotych. Mając na uwadze kroczące, galopujące ceny, o których za chwilkę będziemy mówić, w branży między innymi budowlanej spowodowałoby to, że całość inwestycji byłaby o wiele, wiele bardziej przekroczona i tutaj zastosowano pragmatyzm w GDKiA, rezygnując z tego wariantu. No. Oczywiście dla samych mieszkańców Grudziądza dodatkowy most na Wiśle jest konieczny i również wystosowałem w piśmie moim do pana ministra infrastruktury, że mimo wyboru któregoś z tych wariantów południowych należy zabezpieczyć również możliwość przygotowania koncepcji zlokalizowania kolejnego mostu na północ od Grudziądza, włączając go w przebieg trasy 91 po stronie Dragacza i po stronie Grudziądza do trasy S16. To jest nieodzowna inwestycja, zarówno pod kątem migracyjnym, ale również bezpieczeństwa, będąc świadkami tego, co się dzieje, widzimy na Ukrainie, że jednak zdolność szybkiego poruszania się dla mieszkańców jest kluczowa.
To by było na tyle, jeżeli chodzi o temat inwestycji S5. Chyba, że macie Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę. Ja jeszcze mam odnośnie tego wariantu północnego, którego nie ma. No niestety nie ma. Grudziądz przygotowała uchwałę w tej sprawie, że wariant północny jest najlepszy. Tu wiem, że radni też przygotowują jakąś inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie. No, z programu było o tym mówione. Czy te jakby zabiegi o przywrócenie północnego wariantu to są po prostu płonne nadzieje niepotrzebne, zdaniem posła? Że w ogóle już nie mam tutaj o czym mówić? Znaczy, pod uwagę ten wariant, to przedrożenie i to... Panie redaktorze, tak, oczywiście. No jeżeli okazało się, że z istniejących dwóch wariantów północnych, tak, bo był wariant niebieski chyba i wariant brązowy, okazało się nagle, że nie ma tych dwóch wariantów, ale za to wskoczył wariant czerwony, to znaczy, moim zdaniem oczywiście, że GDKiA definitywnie zamknęło ten temat ze względu na koszty inwestycyjne, nie bacząc niestety na uwarunkowania geograficzne, na uwarunkowania lokalne, które są związane tutaj z tymi możliwościami lokalizacji pewnych inwestycji. Dlatego też pozbawiono nas mostu przy okazji jakby likwidacji wariantu północnego, co jest błędem, jeszcze raz powtarzam, bo tak duże miasto, jakim jest Grudziądz, połączenie wschodu, czyli lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części tutaj jakby naszego miasta, ale również gminy Dragacz, jest niezwykle ważne ze względu na szybką mobilność mieszkańców. Przecież bardzo dużo mieszkańców gminy Dragacz, Warlubie pracuje również w Grudziądzu, o czym Państwo doskonale wiecie. I jakby tego typu inwestycja byłaby również bardzo, bardzo oczekiwana dla nas. No niestety mogę tylko odnosić się do tego, co jest w grze. A w grze są te trzy warianty. Oczywiście, tak jak Państwu powiedziałem, cały czas upominam się o przygotowanie koncepcji na budowę mostu północnego na Wiśle. Ale to z tego wynika, że te 2 miliardy to wcale nie musi być dużo, jeżeli miałby się i tak pojawić dodatkowy most tutaj na Wiśle. Pełna zgoda. Pełna zgoda. Mało tego, jeszcze przecież była dyskusja na temat kolei dużych prędkości, która też miała przechodzić mniej więcej w tym samym miejscu, więc musi przechodzić. No, to jest jakaś abstrakcja. Dlatego tutaj, panie redaktorze, STEŚ, czyli te studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, powinno wziąć pod uwagę wszystkie możliwe lokalizacje poszczególnej trasy, tak, które pozwoliłyby zaplanować funkcjonowanie przestrzenne gminom w zarysie tejże planowanej drogi, ale również stworzyć koncepcję do tego w powiązaniu z innymi inwestycjami, o których pan wspomniał. Dokładnie lokalizacji właśnie tej szybkiej kolei. Widać, że to działa równolegle koło siebie. Ale jeszcze raz pragnę Państwu podkreślić, że jeżeli mówimy o horyzoncie czasowym do 2032 roku, to zobaczcie Państwo, ile nas czeka jeszcze tutaj przygód po drodze, ile może być zmian, ile może być jakby odbiegania od pierwotnego terminu na lata, bo absolutnie nie wierzę, że ten termin może być przyspieszony. Wójt Andrzej Rodziewicz twierdzi, że ten wariant północny jeszcze jest w zasięgu. To jest tylko kwestia mobilizacji tutaj mieszkańców i miasta, i gminy, żeby jakby zmusić, żeby wrócić do tego procedowania tego wariantu. Znaczy, jeżeli pan wójt Rodziewicz ma pewien pomysł i środki na to, żeby spowodować... No dlatego powiedziałem, że miasto w pewnym sensie przespało ten... To nie jest kwestia przespania. Cały czas od samego początku miasto mówiło o tym najważniejszym dla nas aspekcie dla miasta, bo miasto oczywiście będzie kierowało się interesem miasta. Ale w momencie, kiedy GDKiA, jak widać, z dostępnych materiałów całkowicie jakby zrezygnowało z wariantu północnego, no to miasto musi się opierać na podstawie tych danych, które ma teraz. Bo nie wierzę, że jest w stanie ktoś pojechać do tak zwanej Warszawy, do tak zwanego ministerstwa, bądź do GDKiA i powiedzieć: słuchajcie, bo przyjedziemy tutaj autobusami i będziemy od was żądać. No nie, to się wpisuje w jakiś harmonogram, ciąg inwestycji, planów inwestycyjnych wraz z jakimiś przesłankami ekonomicznymi. Ja oczywiście również byłbym za tym, żeby w grze było tych 5 różnych korytarzy, tych 5 różnych wariantów, żeby można było wybrać najbardziej spójne dla interesów całego regionu, dla interesów całego powiatu, wraz z tymi dwiema gminami, o których powiedziałem, czyli Dragacz i Warlubie. Na tą chwilę koncentrujemy się niestety na tym, co mamy i musimy jakby spojrzeć na to konstruktywnie, mając na uwadze wszystkie za i przeciw, ale kluczowym tutaj jest dla wszystkich to, co mówią o tym mieszkańcy. Tutaj ma być przede wszystkim kluczowy wariant społeczny, czyli szkodowość wyrządzona planowanym przebiegiem lokalizacji S5 musi być jak najmniejsza. Ja nie chciałbym widzieć tych rodzin, które by postawione zostały przed faktem dokonanym, że ich domostwa, ich dorobek całego życia będzie likwidowany, bo ktoś sobie odgórnie wymyślił lokalizację S5 w niedogodnym, w nieustalonym i nieskonsultowanym z ludźmi miejscu. Panie pośle, ja jeszcze się odniosę do tych wariantów i do tego aspektu społecznego.
bo ten jeden z tych nowych wariantów, który się pojawił, on się pojawił stosunkowo niedawno, na początku kwietnia. Tak. Na początku protestowały 3 sołectwa, jeśli chodzi o wariant zielony. Teraz dochodzą kolejne sołectwa. Jak pan ocenia takie, no bo ludzie mówią w ten sposób, czy ktoś się znowu obudził tam i sobie narysował kolejny wariant i teraz mówią kolejne sołectwa. Czy my mamy się też bać, że za kolejny miesiąc pojawi się kolejny wariant i my też będziemy się dołączyć do tego protestu? Jak pan to ocenia w stosunku do mieszkańców? Czy to jest w porządku takie projektowanie jakby z dnia na dzień? Ktoś się budzi, ktoś nanosi kolejny wariant, nie wiemy dlaczego, nie wiemy skąd, po co i kolejni ludzie żyją w stresie, pojawiają się emocje. Bardzo dobre pytanie. Tym bardziej, że ten kolejny wariant, który się pojawił, wykracza z tych kanałów, które były wcześniej zaplanowane. Dokładnie tak. Szanowni Państwo, jeżeli zadajecie takie pytanie, to doskonale wiecie, jaka jest na nie odpowiedź. GDK, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że proponowany wariant zielony w korytarzu zielonym jest absolutnie zdany na niepowodzenie. I moim zdaniem jest szansa na to, że zostanie on wykreślony, jest na 99%. Presja publiczna, jakby przedrożenie ekonomiczne będzie niesłychane i dlatego też GDKiA rzutem na taśmę postanowiło jakby dołożyć kolejny, zabierając dwa poprzednie warianty północne, dołożyć kolejny wariant czerwony, żeby móc sobie ponegocjować, żeby pokazać, że to jest nasza dobra wola, dajemy do dyskusji kolejny wariant, żebyśmy mogli sobie, czyli mamy na stole 3, z czego doskonale wiemy, że ten zielony jest nieakceptowalny przez wszystkich. No to możemy sobie podyskutować na temat różowego i czerwonego, który pokazał się, tak jak pani redaktor mówi, dokładnie kilka dni de facto temu. No gdzie tu profesjonalizm? Gdzie tu jakieś konsultacje społeczne? Gdzie tu jakiś pomysł? Gdzie on się zrodził? Czy ten pomysł się zrodził po konsultacji z samorządowcami, po konsultacji z sołtysami czy z mieszkańcami gminy Grudziądz i pozostałych gmin, które wchodzą po szlaku? No nie. Zostało to, jest to tak zwana wrzutka, do której jesteśmy my już w polityce przyzwyczajeni, żeby zająć dyskusją mieszkańców na temat tego spróbowania znalezienia kompromisu, tak? Ale znowu na zasadzie tak, jak pani redaktor wspomniała, osoby, które nie są objęte może tym korytarzem albo tym wariantem, mogą się zastanawiać to, co teraz oni wymyślą.